Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz partner portalu frankowiczudziałaj.pl. Proszę Państwa, dzisiaj opowiadamy w ramach cyklu o Getin Noble Banku na temat kolejnego wyroku korzystnego dla frankowiczów. Mianowicie 3 kwietnia 2020 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Getin Noble Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który stwierdził, że umowa zawarta przez Getin Noble Bank jest nieważna. Wróćmy zatem do wyroku Sądu Okręgowego. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok 26 września 2018 roku i stwierdził, że umowa zawarta przez Noble Bank SA, oddział specjalistyczny Metrobank, jest nieważna. Klauzule, które zawierała ta umowa frankowa, były abuzywne i powinny być uznane za nieważne. A zatem należało je wykreślić i spowodowało to, że ta umowa nadal istnieć nie mogła. Co oznacza taki wyrok o nieważności? No, Sąd Okręgowy jednoznacznie stwierdził, że frankowicze mogą zaprzestać płacenia rat kredytu bez obawy roszczeń ze strony banku co do płatności kolejnych rat, bo umowa między tymi stronami nie istnieje. Wobec takiego wyroku nie zgodził się Getin Noble Bank i złożył apelację do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Sąd Apelacyjny w Warszawie, rozpatrując tą apelację, stwierdził jednoznacznie, że umowa zawarta przez Noble Bank SA, oddział specjalistyczny Metrobank, jest umową nieważną i nie może się ostać i nie może wiązać obu stron. A zatem apelacja banku nie mogła zostać uwzględniona i została w całości oddalona. Reasumując, proszę Państwa, cykl o Getin Noble Banku, przypomnijmy, że sądy albo odfrankowują, albo stwierdzają nieważność umów zawartych przez Getin Noble Bank. Sądy nadal działają, co o czym świadczy wyrok z 3 kwietnia 2020 roku, czyli już po ogłoszeniu czasu epidemii. Proszę Państwa, nadal można składać pozwy do sądów, biura podawcze działają, czas epidemii się skończy, natomiast my musimy się z tych kredytów frankowych wycofać. A żeby to zrobić, należy złożyć pozew do sądu. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Bardzo dziękuję za uwagę.